że 7 medali Polacy zdobyli. No to 7, dobrze. Bardzo Żydki są zainteresowane. Ileż to medali Polacy zdobyli, proszę Państwa. Ileż to medali Polacy zdobyli? 7. 7, teraz wtedy 7. 800 metrów. Generalnie pod nieobecność Adama Kszczota można powiedzieć, że nasz zawodnik był absolutnie bezkonkurencyjny. Nad drugim Englishem miał chyba ponad pół sekundy przewagi. Radio tego ten euro kończy. Dlatego, że Lewandowski i Kszczot byli zdecydowanymi liderami, do ich wyniki, zresztą to się i latem potwierdzało, znacznie jak sami Państwo widzą, radio na radio. Z wyjątkiem jednego francuskiego rywala. Także tutaj niespodzianki żadnej nie było, oczywiście. Nie było. Letni, o wiele będzie trudniej, radio na radio. Globalny radio to FM Euro. Koncita. Chciałem zapytać, czy dorośli do tego obaj, żeby na tych mistrzostwach walczyć 7. o medale z tymi najlepszymi 800 metrowcami? Jeśli mentalnie na pewno dorośli, to najlepszy dowód, że. Radio to FM Euro. Koncita. Ekstra. A Kszczot już stawał na podium halowych mistrzostw świata. Natomiast jeżeli nie poprawią zdecydowanie rekordów, radio Koncita, bardzo trudno nawet zakwalifikować się do finału. Dobrze widzicie Państwo. No Jaśko ogląda się teraz tutaj za tymi różnymi groszami. Jeszcze rozumie lepiej, może dobrze, że już na te pety jemu nie dam, na te papierosy jemu nie dam, no ale się wścieka i po prostu chciałby mieć, a to. Chciałby mieć, a to tamto. To będzie bardzo. Ja mówię, limit się skończył. Twój limit się skończył. Także proszę Państwa, nie ma takiego jelenia. Tak się zastanawiam, Panie Maćku, czy z jednej strony my się powinniśmy. Nie ma takiego jelenia, proszę Państwa. Czy z drugiej już raczej zastanawiam się. Chociaż jeleni pełno, krów pełno, baranów, co nosem pociągają tutaj w Warszawie, w katolickiej Polsce, a pełno bydła. Nawet wystawa była w Zachęcie. Bydło, bydło, którą zrobiła kobieta. Także nie ma takiego jelenia, który by Jankowi zapłacił 25 tysięcy zaległych za mieszkanie. Także czeka go po prostu eksmisja i za lada moment zakleją mu drzwi i sobie będzie musiał z gołą dupą, z gołą dupą. Kalesony będą śmierdziały, wszystko będzie syf na skórze, pazury mu będą rosły jeszcze bardziej jak teraz. No bo teraz jak on sobie niby normalnie się kąpi, niby normalnie, że żyje w domu, to mu rosną pazury, że niedawno jak szedł do tych gejów, bo jemu coś odbiło, to przecież on takim jest, mówi, największym tym pedałem, ale on takim pedałem jest, jak z koziej dupy trąbka jest, wiecie Państwo. No to szedł do tych pedałów, bo to w internecie wyczytał, ja mówię, co innego jest w internecie, a co innego, bo oni mają swój prywatny świat. I te pazury jeszcze nie obciął, ja mówię, to teraz jak już tam jedziesz na tę noc, szybciej wróć. Ciszak, przyjedziesz, obetnij te pazury. On obciął te pazury. Pół godziny tutaj te pazury obcinał. Przyjechał szybko, no bo tam oni byli młodzi, piękni tam, no jakby nie chodzili w gumiakach, w kaloszach, tylko jakieś inne takie ćwiczenia wykonywali. Co było nie po jego myśli. On to tak specjalnie mówi, bo po prostu szkoda mu było 40 zł czy 70 zł. Tam aż musiałam to zorganizować, te 70 zł, żeby on zapłacił. No to on to szybko odebrał te pieniądze, a powinni mu byli tego nie odebrać. On się tak bardzo cieszył, że mu w tym klubie na jakieś tam koło Żydków, tam koło synagogi. No przecież wiadomo, że w Warszawie nie ma ani prawosławnych ludzi, ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy, tylko że są Żydki. No to, że jemu oddali te pieniądze, 70 zł i taki zadowolony tutaj ten Jaśko głupi przyleciał do domu, że już odzyskał te pieniądze, że już tam nie pójdzie, że ja mówię, mówiłam ci, że co innego w internecie, a co innego. No, także czytaj sobie o Anunaki, co mi lata koło sraka. No tutaj akurat Kamili nie udało się zdobyć złotego medalu, który już jest z góry wręczaliśmy jako tej. Także komputer się samoczynnie, proszę Państwa, wyłączył. Ale myślę, że to był przypadek. Przypomnijmy, proszę Państwa, że Kamila Lićwinko uzyskała 1,94 m, czyli jak na nią tej zimy, no dosyć przeciętny był to rezultat, no ale udało się mimo wszystko zdobyć brązowy medal, tak trochę na otarcie łez. No tak, no. Wyłączmy komputer, niech się wyłączy. Polski 2,02 wcześniej kilkakrotnie wzniosła się ponad 2 metry, więc można było oczekiwać, że tutaj wygra na pewno. No trochę szkoda, tak. że tego złotego medalu także nie wyłączmy zdobyła, bo to liczyliśmy wyłącz. Główny punkt polskiego popisu. Tak.
No na szczęście inni spisali się bardzo dobrze i najbardziej oczywiście będziemy patrzeć na te młode talenty, bo Ewa Swoboda to jest talent sprinterski, jakiego w Polsce nie spotkano od czasów Ewy Kłobukowskiej i Ireny Szewińskiej, które w wieku 18 lat ustanowiły absolutny rekord świata w biegu na 100 metrów. Ewa Swoboda tutaj postarała się o 7:20, tak, rekord Europy juniorek w hali, no ale stać ją na rywalizowanie ze światem i to w kategorii seniorek w perspektywie letniego sezonu, więc muszę powiedzieć, że to serce, kiedy się patrzy na jej bieganie. Przypomnijmy, proszę Państwa, że jest to dziewczyna urodzona 26 lipca 1997 roku, a więc niezwykle młoda, już mająca dobre wieści, o czym Pan Maciek mówi, no to my będziemy pewnie marzyć może nie w kontekście... Także widzicie Państwo, nie ma takiego Maćka, nie ma takiego jelenia, proszę Państwa, który by 25 tysięcy złotych za mieszkanie z człowiekiem z problemem zapłacił. A to nie jest aż tak bardzo dużo. Także widzicie Państwo. Tylko jest tych jeleni pełno, jest fałszywek, pełno baranów, co nosem pociągają, pełno krów, pełno świn. No nawet mówią, że szwajne, szwajne. Także wiecie Państwo, a tego Maćka prawdziwego nie ma, proszę Państwa, bo już uciekł do Anglo-Ameryki, Białystok. Świadków Jehowy nie ma tu w Warszawie, u warszawiaka, bo uciekli do Anglo-Ameryki. Białystok Mormonów nie ma, bo uciekli do Anglo-Ameryki, Białystok. Nie ma świętych, nie ma czasem z łaski, przyjadą Wam głos. Swoboda, czyli 97. Dzieci Faryzeusza. 17 marca skończy 18 lat, chłopak, który rzuca 20 metrów 46 centymetrów, proszę Państwa, kulą. 20 metrów 46 centymetrów, talent na miarę Tomasza Majewskiego? No, wszystko wskazuje, że tak, komputer się wyłączy. No już tak wynik, który uzyskał, bo to... Także proszę Państwa, powinien komputer się wyłączyć. My musimy tutaj przełączyć. To wskazuje, że się dojdzie co najmniej do granicy 21 metrów. Zatem mówienie o tym, że już mamy następcę Tomasza Majewskiego, to nie jest mijanie się z prawdą, bo Bukowiecki rzeczywiście wygląda na kulubiota, który... My jesteśmy kanałem edukacyjnym. Nasza telewizja Wisiolandia, Elhof Art 2000, jesteśmy kanałem edukacyjnym. Mistrz świata Dawid Sztorl. Wieloryku, tak? A mało tego, bo największą sensacją ostatnich lat był, dopóki jeszcze był juniorem i kadetem, Jacku Gill, reprezentant Nowej Zelandii, no, który jednak w tym młodym wieku juniorowskim pchnął mniej niż Konrad Bukowiecki. Sztorm pchnął również mniej, więc to wskazuje na to, że stać Konrada naprawdę na wielkie wyniki, jeżeli ten jego trening będzie dalej racjonalnie prowadzony. No, była by to bardzo miła niespodzianka dla nas i no, to tak jest już od pana wygląda swojego następcy. Dokładnie. Sztafeta 4x400 metrów. Tak chwilkę o nią zahaczyliśmy, ale chciałbym ten temat rozwinąć, bo Polacy mają piękne tradycje właśnie w tej sztafecie. Teraz Karol Zalewski, Rafał Omelko, Łukasz Krawczuk i Jakub Krzewina zdobyli srebrny medal. Gdzieś tam Krzewina na ostatniej prostej dał się wyprzedzić Belgowi. Natomiast jak się patrzy na ich zawziętość, na ich talent, na ich wiek, to chyba też możemy być optymistami w kontekście kolejnych wielkich imprez. No można powiedzieć, że Belgowie z tym tercetem braci Borle mieli ogromne szczęście, że akurat Krzewina, który normalnie byłby liderem zespołu, to nadawał się bardziej na mistrzostwa inwalidów. Z powodu stanu kręgosłupa w środę idzie na bardzo poważną operację. A mimo to bieg, to bieg całkiem nieźle. Całkiem nieźle, poza tym on jest nie dość, że bardzo dobrym zawodnikiem, ale jest niesłychanym ambicjonerem. Perspektywa do tej sztafety jest bardzo dobra, tym bardziej, że jest szeroka kadra, z której może czerpać trener Lisowski, nawiasem mówiąc, zwrócę uwagę, że on wprost genialnie ustawił zawodników na ten bieg po medal. Wszystko było tak jak trzeba. Zaczął znakomity Zalewski, została wypracowana wielka przewaga. I no, gdyby Krzewina nie był schorowany, no to ten złoty medal byłby zdobyty, już można powiedzieć, jeszcze przed ostatnią zmianą. No ale stało się tak, jak się stało, natomiast no, mieliśmy niewątpliwe potwierdzenie, że mamy znowu znakomitych 400-metrowców. Mamy też bardzo zdolne panie, które biegają na średnich dystansach. Joanna Jóźwik była czwarta w Pradze na 800 metrów. Angelika Cichocka, która też
biega 800 metrów, tutaj akurat zdobyła srebro na 1500. Tak jak cieszymy się z występów i triumfów Marcina Lewandowskiego i Adama Kszczota u panów, tak u pań chyba Cichocką i Jóźwik warto obserwować, panie Maćku, nie tylko ze względu na urodę i bardzo ładne kobiece sylwetki, ale też dlatego, że dziewczyny po prostu świetnie biegają. Życzę mi jak najlepiej, ale na pewno akurat w ich specjalności bardzo trudno się ścigać z reprezentantkami już różnych krajów, ale wciąż mającymi korzenie afrykańskie, więc tutaj będzie im szalenie trudno na mistrzostwach świata. Joanna Jóźwik troszeczkę sama sobie winna, że nie zdobyła medalu w Pradze, bo przyjęła niewłaściwą taktykę, do czego sama się przyznała. Myślę, że na mistrzostwach świata już nie popełni tego błędu. Przed nią jest spora perspektywa, bo ona jest naprawdę dużym talentem i dopiero Pekin wykaże, na co ją naprawdę stać. Mm-hmm. Tak, patrzymy jeszcze na naszych młodych lekkoatletów. Warto wyróżnić kogoś, o kim nie mówiliśmy w kontekście właśnie ostatnich postępów wykonanych w minionych miesiącach i tego, co stało się w Pradze? No, nie mówiliśmy może o pozycji Lesie Kapszej, mianowicie o obydwu naszych tyczkarzach. No właśnie, Piotr Lisek, tutaj pamiętajmy, no tak, proszę Państwa, zdobył brązowy medal, Robert Sobera był bardzo bliski, 24 lata, to jest wciąż młody wiek, no i Lisek jest największą rewelacją tegorocznego sezonu halowego, tylko przypadkowo przegrał walkę o srebrny medal, ale no widać wyraźnie, że z tego będzie lata już nawet po 6 metrów, i że będzie najgroźniejszym konkurentem dla rekordzisty świata Renauda Lavillenie. A Sobera kroczy równo z nim, więc trochę wracają nam czasy wspaniałego duetu Władysław Kozakiewicz, Tadeusz Ślusarski. Oby to się sprawdziło, nawiasem mówiąc, Kozakiewicz i Ślusarski, największych rywali w apogeum swojej formy, mieli właśnie we Francuzach. Czyli historia po raz kolejny zatacza koło. Tak się zastanawiam, bo Piotr Lisek jest, tak rozmawialiśmy sobie przed wejściem na antenę, bardzo nietypowo zbudowany jak na skoczka o tyczce, czyli ma 90 kg wagi. Jak to jest możliwe, żeby on z tą masą tak wysoko fruwał? No, to jest specyfika budowy, ale tutaj bardzo wiele zależy od trenera, który potrafi zawodnika ustawić i potrafi to akurat zrobić niezwykle doświadczony Wiaczesław Kaliniczenko, który przez tyle lat prowadził Monikę Pyrek do sukcesów. Poza tym no, przypomnę, że no, legenda światowej tyczki największa, Siergiej Bubka, również był zawodnikiem bardzo mocno zbudowanym. Także się przestawiły na sport. Ale on z kolei no to więc mówię, że jak dotacy, to i biegną. Jak dotacy, to i biegną. W historii, który to Polaczki, tu nie ma, proszę Państwa, tak Amerykanów, tu nie ma Anglików. W obrębie Warszawy, na Biednym Mazowszu, w obrębie Mostu Poniatowskiego. W obrębie, proszę Państwa, prawosławnych też nie ma klasy. Centrum Rotunda pała Stalina. 30 sierpnia w tym roku. Wiadomo. Jaka na ich stadionie. Miejmy nadzieję, że dla Polski będą równie udane jak te halowe Mistrzostwa Europy w Pradze, które dopiero się skończyły. Maciej Petruczenko z Przeglądu Sportowego był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo, panie Maćku. Nie znał. Po 19.20 natomiast porozmawiamy z Sebastianem Chrystkiem, a więc redaktorem naczelnym portalu biathlon.pl, który też będzie miał Państwu, myślę, wiele ciekawych i pozytywnych informacji do zakomunikowania, ponieważ przecież Weronika Nowakowska-Ziemniak radzi sobie w kontiolachcji znakomicie, zdobyła już 2 medale, srebro i brąz, natomiast przed Polkami jeszcze kilka startów i niewykluczone, że jeszcze nieraz niedbawcy stworzą nam powody do radości. O tym porozmawiamy po 19.20. Kamil Gapiński, dziękuję serdecznie, do usłyszenia. Jeszcze więcej sportu w radiu TOK FM. Cała audycja do wysłuchania w aplikacji TOK FM na urządzenia mobilne. www.tokfm.pl/pobierz. Nie masz pomysłu na pierwsze śniadanie? Suszyć się go nie da, bo jest za mokry na ślad. Tylko do zupy, albo go w occie, albo ocet zaleją, to w zależności jak to lubi. Na patelnię podsmażyć, obrane przed tym. Cebulą normalnie smażę na patelni, na maśle, ze śmietaną i ze szczypiorem albo z koprem. Maślak na pierwsze śniadanie. TOK FM. Zapraszam od poniedziałku do piątku, od 5 rano. Piotr Maślak.
Reklama. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi A3 Sportback z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 865 zł miesięcznie. Szczegóły w salonie. Dealer Audi Rowiński Weidemajer, ulica Łukasza Drewny 24, Warszawa Powsin. Audi. Przewaga dzięki technice. To jaka diagnoza? Ból nóg, obrzęki i kurcze wskazują na żylaki. Co pan proponuje? Zastosować Rostil, bo przyczyny żylaków są dwie. Osłabienie żył i zakrzepy. A Rostil likwiduje je obie. Poza tym tabletki Rostil są teraz dostępne bez recepty. Rostil zwalcza obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. W nowym numerze magazynu Dziecko. Skąd się biorą lęki u dzieci? Jak dbać o dobrą wymowę? Kiedy niemowlę waży za dużo? A dla mamy ćwiczenia po ciąży, ginekologia estetyczna i dużo inspirujących tekstów do czytania. Dziecko może kupić książę Kolna Marucha. Polecam i Anna Szulc, redaktorka naczelna. Zapraszamy Państwa do następnych audycji, które dzisiaj mamy. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Marca 2000. Poniedziałek, 9 marca, 15. Może jest to ostatni, proszę Państwa, i wiadomości. Informacje Tok FM. Elżbieta Mazur. Pięć osób zatrzymanych w sprawie korupcji przy zamówieniach w PZU trwają przesłuchania. Studniówka w Waszyngtonie. Donald Tusk spotka się wieczorem z Barackiem Obamą, wieczorem polskiego czasu. Tłumacze nie będą potrzebni. Niemiecki kontrwywiad ostrzega przed islamistami w wojsku. Pięć osób zatrzymano w sprawie korupcji, do której miało dochodzić przy zamówieniach publicznych w PZU. Dwie z nich usłyszały już zarzuty, kolejne czekają na przesłuchanie. Z nieoficjalnych informacji wynika, że zostało zatrzymanych. Wśród zatrzymanych są poza pracownikami PZU także dwie osoby z prywatnej firmy agencji eventowej. Do zatrzymań doszło dzisiaj rano w Warszawie. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zabezpieczyli też dokumenty w centrali PZU. Mają pieniądze. Donald Tusk z oficjalną wizytą w Białym Domu. Były polski premier wieczorem czasu polskiego spotka się z wiceprezydentem Joe Bidenem, a później także z Barackiem Obamą. Tematy rozmów to sytuacja na Ukrainie i polityka wobec Rosji, a także umowa handlowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Wizyta Donalda Tuska za oceanem przypada na 100 dni, nie mają szans, jak polski nawet polityk został szefem Rady Europejskiej. No jak wypada w tej roli? Nie każda tam tym mówię jest Żydów, eksperci i brukselscy korespondenci, wśród nich Tomasz Bielecki z Gazety Wyborczej, podkreślają, że w ciągu 2-3 miesięcy na nowym stanowisku Tusk po pierwsze dodatkowo wytolerował swój angielski i mówi już w tym języku bez większej słyszalnej trudności. Po drugie, szef Rady Europejskiej był chwalony za organizację dwóch ostatnich szczytów unijnych liderów. Bielecki zauważa, że Tusk stara się rozpychać na polu polityki zagranicznej, choć jest to zadanie trudne. Unika z kolei kwestii ekonomicznych i generalnie woli przebywać w cieniu. Rzadko decyduje się na wywiady. Z kolei zdaniem Judy Dempsey z think tanku Carnegie Europe na plus Tuskowi trzeba zapisać, że udało mu się wprowadzić do Brukseli perspektywę wschodnioeuropejską. Analityczka uważa, że były polski premier jest ostrożny i umiejętnie wybiera polityczne bitwy, które może wygrać. Nie ryzykuje zaś poważniejszych i bardziej ryzykownych batalii. Dionis Sturis, TOK FM. Jest kompleksowa opinia biegłych w sprawie katastrofy smoleńskiej. Od piątku mają ją śledczy z Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Analiza dokumentów może zająć nawet 3 tygodnie. Prokurator musi ocenić, czy opinia jest pełna i jasna i czy może być podstawą merytorycznej decyzji w śledztwie. Powołany w 2011 roku ponad 20-osobowy zespół biegłych miał się wypowiedzieć co do odtworzenia i rekonstrukcji lotu Tu-154M, a także między innymi oceny sprawności samolotu w trakcie lotu i przed nim. I dojdą do tego, i przygotowania do lotu. Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w dniu tragedii 10 kwietnia 2010 roku. Jest prowadzone w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym. Śledztwo zostało przedłużone do 10 kwietnia 2015 roku. Zarzut przekroczenia uprawnień usłyszał w płockiej prokuraturze asesor komorniczy, który bezprawnie zajął ciągnik rolnikowi spod Mławy. Tą sprawą zajmuje się Anna Sapiecha. Śledczy zarzucają pracownikowi łódzkiej kancelarii, że w protokole zajęcia poświadczył nieprawdę. W dokumencie wskazał, że maszyna stała na nieruchomości dłużnika, a według śledczych znajdowała się na sąsiedniej posesji. Zdaniem prokuratorów asesor rażąco zaniżył także wartość ciągnika, który sprzedał na licytacji komorniczej. Michałowi K. grozi
grozi kara do 3 lat więzienia. Przeciwko niemu toczy się postępowanie dyscyplinarne. Asesor jest zawieszony w obowiązkach. Z Łodzi Anna Sapieha, TOK FM. Francuska policja zatrzymała 4 osoby powiązane z Amedim Coulibalym, który 9 stycznia przetrzymywał zakładników w paryskim sklepie z koszerną żywnością. Jak informuje prokuratura, wśród zatrzymanych jest policjantka narodowości francuskiej. W styczniowych atakach terrorystycznych, których sprawcy deklarowali przynależność do organizacji dżihadystycznych, zginęło w Paryżu w sumie 17 osób. Zaczęło się od strzelaniny w redakcji Charlie Hebdo. Dzień później powiązany z napastnikami Coulibaly zabił w Paryżu policjantkę, a kilkadziesiąt godzin później wziął zakładników w sklepie z koszerną żywnością. Zabił 4 osoby. Niemiecki kontrwywiad wojskowy ostrzega przed infiltracją Bundeswehry przez islamistów. Resort obrony uspokaja, że kandydaci do armii są sprawdzani, a liczba byłych żołnierzy, którzy walczą w Syrii po stronie państwa islamskiego, jest niewielka. Szef niemieckiego kontrwywiadu wojskowego poinformował na łamach dziennika Die Welt, że ponad 20 byłych żołnierzy Bundeswehry wyjechało w strefy walk w Syrii i Iraku. Słuchasz informacji TOK FM. Niech jeszcze pierwszy roboczy dzień w Warszawie z drugą linią metra i to dziś te 7 stacji przechodzi najtrudniejszy sprawdzian. Wiadomo już, że zawodzą ruchome schody. Nie można też kupić warszawskiej karty miejskiej w większości punktów obsługi pasażerów. No właśnie, informacji nie ma. Nasza reporterka Joanna Mąkosa nie spotkała zbyt wielu narzekających. Ciężko to się dzisiaj zorientować? No ja dzisiaj pierwszy raz to tak, trochę jakoś się to kręci się w głowie, bo jakoś niewyraźnie jest napisane. Można spodziewać bezpośrednio przez 7 metra, także to jest duże ułatwienie na pewno. Polacy tylko rozpisują, piszą, naprawdę 10 minut drogi. Najczęściej mają problem z wyjściem gdzieś tam do miejsca, do placu bankowego albo z przejściem do pierwszej linii metra. To wszystko, co jest nowe, to każdy się... Tylko do żebrania są pierwsi i najlepsi. Tylko do żebrania. Żebracznicy, wielkie klepacze Warszawa. Warszawa, klepacze. No, tylko do tego. W większości regionów dużo słońca, na południowym wschodzie wręcz bezchmurne niebo. W okolicach Trójmiasta i na Suwalszczyźnie może się pojawić czerwony. Na termometrach 10 stopni w Trójmieście, 13 w Warszawie, 14 w Krakowie, 15 we Wrocławiu. Noclegowni. Radio TOK FM, pierwsze... Radio TOK FM, Brokoncita Ekstra.